Siemano ze wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson, a to jest mój kanał Szczypson Plus. Oczywiście to nie jest mój jedyny kanał, ponieważ jak sama nazwa wskazuje, to jest Plus. Więc jest jeszcze główny kanał, który was serdecznie zapraszam. Jeżeli jest tutaj ktoś, kogo nie ma tam, no to powinien się tam wbić. Mamy już tam odcinki codziennie o godzinie 19:19, tu codziennie o godzinie 14:00, więc myślę, że warto. Zanim rozpoczniemy odcinek, to wbić również na Instagrama, ponieważ tam, prawda, warto być. Zbliżamy się do 400 tysięcy obserwujących, więc myślę, że powinieneś tam być, jeżeli cię tam jeszcze nie ma. Od poprzedniego odcinka w Robloxie, w którym sprzedawałem lody ekipy, udało mi się trochę na tym zarobić, za co postanowiłem kupić swój pierwszy dom w Roblox. I w dzisiejszym odcinku zareagujemy sobie właśnie na ten dom, ponieważ ja go jeszcze nie widziałem. Zleciłem jego budowę, został on wybudowany i w dzisiejszym odcinku wraz z Frelim zrobimy reakcję na ten właśnie dom. Jak widzicie, jestem już w Robloxie, ja lecę po Freliego, bo miał tutaj gdzieś czekać w okolicy, więc po prostu go ogarniemy i pójdziemy tam do domu, bo jak widzicie, tam już stoi moja willa i to jest naprawdę mega piękna, piękna posiadłość, którą zaraz sobie pozwiedzamy, bo sami jeszcze nie pracuję. Według księgi świętego Mateusza trzeba chcić domy zbudowane i wszystkie wybudowane chałupy na Brookhaven RP. Dziękuję. O, cześć! Co ty tutaj jesteś? Nie, no dobra. Frelusiek Games. Co ty? Dlaczego się rozbierasz w kościele? Przez chwilę byłeś na kolasa. Nie, ja się przybrałem. Dobra, 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 rozumiem, rozumiem. Chodź, chodź, ponieważ tak jak ci powiedziałem, dzisiaj reakcja na mój dom. Widzisz tam tą willę, co stoi? Że, a którą? Tamtą? Tamtą, no to jest mój dom. Na plakacie tutaj? Nie pytaj, na plakacie skąd ma... Nie, nie na tym plakacie, tam z tyłu. Nie pytaj, skąd mam na to pieniądze, to po prostu... Skąd masz na to pieniądze? No i dlaczego spytałeś? No bo... ty wiesz... Zakazane najlepiej smakuje i po prostu jak powiedziałeś, że no mam nic, nie pytać, po prostu powiem jak... tak. Handlowałem lodami ekipy na Robloxie. Sprzedałem kartę lodów ekipy i za to kupiłem ten dom. Serio, to aż tyle kosztuje? No, to jest rarytas. Lody? Tego w sklepach nie ma, lody ekipy, dobra. Jak widzisz na samym starcie, no... Jak... Siema! Czekaj, pierwsza ocena z zewnątrz, ile na 10? Dobra, dobra. Słuchaj, to jak naprawdę patrzę, 100 na 10? 100 na 10? Dobra, czekaj, dzięki. Czekaj, ja muszę to spojrzeć przez dobry obiektyw. Dobra. Tu trzeba przejść trochę, o, jaki ładny stary. 10 na 10. To jest 10 na 10, naprawdę. No to bardzo dobrze. Jak widzisz, tu nazwę ta piękny napis siema, ponieważ inne słowa są tu blokowane. Więc po prostu jest siema. I rozpoczynamy od zwiedzania. Wejdźmy może głównym wejściem po prostu. Piękne główne wejście to jest mój salon. Wow, kurczę, ja też na niego reaguję, bo ja w sumie kurczę pierwszy raz go widzę. Ale pa jaką mam kuchnię. Pa jaka kuchnia. O, tu mam ten. Ja nie mogę, odkurzam po domu. Co jest? Co jest? Dobra, odkładam to. Odłożyłem. Masz coś w lodu, stary, bo zgodnie. Nie wiem, dobra, no proszę bardzo, im, czym chata bogata, tym proszę jeść, co chcesz. Ja se, stary, ja se gofra wezmę. No weź se gofra. Albo, nie mogę nic wziąć, bo nie, a, to czekaj, nie ja ci dam, tutaj. No proszę bardzo, masz. No, masz. No. Ej, nie mogę ci dać. Czekaj, czy jak ja muszę... Nie... Dobra. A tak, tu muszę, dobra, już, proszę, masz gofra. O, dobra, proszę super, bardzo. Dzięki. Smacznego. Dobra, o, pa, mogę umyć ręce, umyj ręce, dezynfekuj, koronawirus. Dobra. Wiesz, o co chodzi. Już, już wstaj. Też nie mogę! O nie! Halo! Dobra, trudno, to musisz... nie umyjesz rąk. Trudno. Dobra, zwieźmy tu. Ej, tu mam garaż. O kurczę, to będzie trzeba zaparkować jakimś porządnym wozem. Zobaczcie, kosiarka działa, stary. Czekaj. Działa, oczywiście, że działa. I o, uwaga, a będziesz musiał trawnik kosić. Normalnie, jest tu koszone, patrz. Będzie. Trawnik tak, będzie koszony. Trawnik nie tyle, co będzie, to już jest. Cóż, a ta pralka? Co jest w tej pralce, stary? W pralce co jest? Tu jest, się otwiera... Aha, bo tu się otwiera jedno tak, drugi tak. O kurde. O, o. A dlaczego tak jest? Bo wiesz co, to jest taka pralka, a to jest suszarka. To jest opcja. Ta? A to w Polsce no, wszystkie pralki są tak tą drugą opcją, a to nie wiem, no, to wygląda ta. Jak nie, nie, nie. Jakiś otwierany pralka, zlew. Stary. Pralka frania. Teraz wszyscy, co oglądają, muszą iść do swojej mamy i powiedzieć: mamo, czy wiesz, co to jest pralka frania? I pokazują tą pralkę. I mama na pewno będzie wiedziała, że pralka frania z PRL-u była w ten sposób otwierana. Okej, okay, dobrze, dobrze, dobra. Przejdźmy dalej, przejdźmy dalej. Tu, o, tu jest światło jeszcze chyba. O, ale teraz tu wiesz, klimacie, jest jak w prawdziwy... Dobra, zortowałem, chodź. Dobrze, dobrze, super. Chodź tutaj, ty, salon, salon, piękny. Jak w ogóle widzisz, o, kolorystyką się trzymam. Dalej pomarańczowe wszystko tak, dookoła. Tak, ładnie, dobra, ładnie. Usiądźmy, pooglądajmy telewizję. Super. Brookhaven TV. O. O, i mamy... Shop, to jest shop. To jest shop. To jest szef shop. To jest... Stary. To jest szef shop. To jest szef shop. No tak, jest to szef. Dobra, wyłączmy ten telewizor. Za dużo już tego oglądania telewizji. Ej, ognisko.
czekaj. Ja pierdziele! Kominek zapalam tu, na tym przycisku. Widziałeś to? Stary, mi tam dwie dychy wpadły, Dobra, czekaj. No to nie moje. No nie, bo zjarasz girę. Zjarasz rację, girę masz rację. I co wtedy? Dobra, zwieźmy podwórko. Ba, mam grilla. Dobra, kładź się do grilla, Czekaj, dobra. Ja tu już klikam go. Dobra. I jest smażing. Stary, odpalaj. Smażuj mnie. O kurde, czekaj, bo cię wyrzuciło. Musisz tam skoczyć jeszcze raz, bo chcę cię w tym zamknąć. Czekaj. Musisz wejść do środka. No strasznie ciężko, masz strasznie małego tego grilla. Nie, to mały grill jest, stary. Tylko... Mały grill? Dobra, no trudno. A co to jest to czarne tutaj na środku? Co to jest to czarne? Bo mi to wygląda... Czekaj, bo ja nie mogę wyłączyć grilla. O, dobra, wyłączyłem. Dobra, co? Co to jest to czarne na środku, Szczypson? Bo to mi wygląda podejrzanie. To co to jest? No mi to wygląda jak taka, wiesz... Jakby to powiedzieć, popielniczka! Nie, to jest noga od stołu, ty głupta się, patrz od dołu. O, rzeczywiście. To nieźle, głodny mu chleb na myśli, no. Jest, o, bo mam jacuzzi, mam jacuzzi! I to obudowane, stary! Czekaj, to jest jakiś przycisk. A możesz kolory zmieniać? Mogę zmieniać kolory, patrz, jaki, czerwony? Proszę bardzo, czerwony. Ale może być i fioletowy. Fioletowy, i zielony. Kozak. No, najlepszy to jest chyba, fioletowy jest najlepszy. Stary, mój kolor, twój kolor i Dave'a kolor. Albo no to jednak mój jest najlepszy. Aha. Teraz będę miał jacuzzi i będzie fioletowe. Nie będziesz miał jacuzzi, bo ci na niego nie stać, bo nie handlujesz lodami ekipy. Dobra, wyłączam Ja będę handlował, stary, lodami z Chef Shopu. Nie ma czegoś takiego jeszcze. Powiedziałeś jeszcze. A co tu jest za dole? Halo? Tu jest tam. O, komu? I zostań tam, zamknięty. Okej. Okay. A weź nie tam, udało się. weź tam. No nie wiem, stary. Ej, tego się... Czekaj. Nie, no to się da zamknąć, a tego się nie da mogę. Zamknąć. Ej, bez sensu. Tak, no. To jest niezamykalne. Słabo. Ej, czy ja mogę okna zamknąć? Oooo! Normalnie, jaka prywatność, jaka prywata. Dobra, idziemy na górę, piętro zwiedzamy. Dobra, ale otworzę tu, bo jednak jestem ciekaw, co jest po drugiej stronie świata. O, tu jak ładnie widać twój ogródek, stary. Pięknie widać, pięknie. Dobra, zwiedzamy pokoje. Pierwszy pokój, uwaga. To jest sypialnia number jeden. Number one. Sypialnia number jaki mam balkon. O kurde, wypadłem z balkonu, czekaj. Super, dobrze. Czekaj, już idę na górę. Dobra, ale piękny, strasznie mam ładny piękny taki widok. Balkon. To jest widok na całe Brookhaven. Czy może być lepsze miejsce? To prawda. Tu chyba obok. Ja sam tu obok, no ja tu sobie zbuduję. Dobra, zwiedzam kolejne. Czekaj, łazienka. Dobra. Ty, biorę prysznic. Ty, proszę ale tak w ciuchach? Proszę się stąd wynieść. Przepraszam. Ale ty myślisz, że ja nie widzę, że tu dalej jesteś? I... No nie mam jeszcze. Będziesz się tu podglądał? Dobra, okej. Okay. Nie, skąd ty? Dobra, tu kolejny pokój. Wow, tu jest komputer. O, tu jest komputer. I Windowsa mamy, no i super, fajnie Windowsa mamy. Jest skitu. O! Pieski! Jakie fajne pies. Czy tu też będzie szef? Szef. Nie, chyba nie, stary. Chyba nie, dobra, wyłączę tego. Kolejne łóżko dla dwóch. A jak wyłączyć komputer? Trochę... Dobra, włączę. Dobra, no. To jest taki dom trochę większy niż dla tylko siebie. No bo to jest, nie wiem, no tu pewnie zamieszka jakaś ekipa ze mną. Ekipa? Ekipa Fuiza ze mną zamieszka, bo ja w końcu lodami ekipy handluję. Epa, wchodzę do gardy... Jo! Co?! Co jest?! Ale triki! Ale lifehack! Ale lifehack! To jest, widzisz, ten... Ej, dobre, safe to jest mam. Dobre. Nie otwieram go, bo nie otwieram, bo tam pewnie pieniądze będą jakieś, to nie, no sprawdź, ukradniesz, stary, nie, ukradniesz mi. Nie, no ja nigdy w życiu. Jasne, że tak, ty jesteś taki Nie ma takiej... Zaufałem ci, jeżeli ukradniesz mi pieniądze, to jesteś złodziejem perfidnym, dobrze, nie masz wstępu. Wiedziałem, ukradłeś pieniądze. Ale nic nie wziąłem, nie! Jesteś złodziejem perfidnym, proszę się wynieść z tego domu. Proszę się wynieść. Odkładam. Nie, teraz też mnie to nie interesuje. Proszę bardzo, leżę na safe, leżę. No dobra, niech ci będzie, ale i tak jesteś złodziejem. Widzowie zweryfikują. Nie. Stary, nie, no dobra, stary. Dom jest zacny, zwiedzony, o, nie ma to tamto. Mi się podoba. Wychodzimy na zewnątrz. Ja już tutaj robię teraz taki myk, że teraz zamykam go na klucz, żebyś już tam nie wszedł. Ej, co jest? Jak to? Catch house on fire, nie chcę. Ty chciałeś mi podpalić dom? O ty kurczę, wariacie. Ej, stary, ja mogę do ciebie zapukać, patrz. No to brawo.
Brawo. Piękne zapowiedzi. Dobra, moja ocena domu. To jest oczywiście 1 na 10, no bo w końcu to jest mój dom. Bardzo mi się podoba. Ciekawe, kto następny będzie miał dom. Pewnie ktoś, kto znajdzie lepszy sposób na biznes niż ja, a ja zarazu najlepszy, czyli sprzedawanie lodów ekipy w Roblox. Tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. O 19:19 widzimy się na moim kanale głównym. Zapraszam do Freeliego, link w opisie. Trzymajcie się, pozdro. Pa, pa. Dzięki, siemano!